Omówiliśmy już operatory arytmetyczne, przejdźmy teraz do operatorów logicznych. Ctrl-Alt-I utworzy nam nowy chunk. Zdefiniujmy sobie dwa wektory. Te operatory będziemy od razu omawiać na wektorach. One oczywiście działają także dla wartości logicznych pojedynczych, czyli ja mogę sprawdzić, czy true i true ma wartość true. Ten operator to jest operator logiczny AND. Czyli ma wartość true wtedy i tylko wtedy, gdy oba argumenty są true. Ale my zdefiniujmy sobie od razu dwa wektory. Wektor trzeci to będzie true, true, false, false. I wektor czwarty to będzie true, false, true, false. I zobaczmy, ile wynosi, równy jest, nie wykonałem, jeszcze raz, wektor 3, wektor 4. I teraz wektor 3 to jest true, true, false, false i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźmy, ile równa się wektor 3 i wektor 4. Tylko wtedy, gdy oba argumenty są równe true, wartość zwracana przez operator AND równa się true. W przypadku OR, czyli LOOP, wartość zwracana jest równa TRUE dla każdej pary, w której przynajmniej jeden z argumentów jest równy TRUE, czyli FALSE jest tylko wtedy, gdy oba równają się FALSE. Oprócz tych dwóch operatorów mamy jeszcze funkcję XOR, czyli EXCLUSIVE OR, w której wartość TRUE zwracana jest tylko wtedy, gdy wyłącznie jeden argument równy jest true, jeżeli obydwa, to wartością jest false. Możemy do tego dołożyć jeszcze wektor piąty. Który ma wartości niedostępne i sprawdzić, co będzie wtedy. Zacznijmy od AND. Przepraszam, jeszcze nie zdefiniowałem wektora piątego. Proszę zobaczyć, jeżeli wektor trzeci ma wartość true, to wynik jest not available. Natomiast jeżeli wektor trzeci jest równy false, to bez względu na to, jaka wartość jest drugiego argumentu, ja dostaję false. Dlaczego? Dlatego, że operatory logiczne są zoptymalizowane. Jeżeli mam wektor AND, którego pierwszym argumentem jest wartość false, to już wiem, że bez względu na wartość drugiego argumentu, wynikiem będzie false. Więc wartość drugiego argumentu nie jest sprawdzana. Więc nawet jeżeli ona jest not available, to wartością i tak wartość będzie obliczona i będzie równa false. W przypadku LOOP jest odwrotnie. Jeżeli wartość pierwszego argumentu jest równa true, to ja wiem, że wartością tego operatora loop będzie na pewno true, bez względu na to, jaka jest wartość drugiego argumentu i wartość tego drugiego argumentu nie jest sprawdzana. Mamy także przeczenie logiczne, to już wiemy, czyli... Oj, przepraszam. Wektor 3, czyli to jest dokładnie odwrotne wartości niż w wektorze 3. No i w wektorze czwartym też. I możemy sprawdzić, co będzie dla wektora piątego. To będą wartości niedostępne. Bardzo wygodne są funkcje any i all. Any sprawdza, czy wszystkie elementy w podanym wektorze są równe true. Przepraszam, any sprawdza, czy jakikolwiek element w podanym wektorze wartości logicznych jest równy true. Jeżeli jest, to zwraca wartość true. Tak jest w tym przypadku. Natomiast all sprawdza, czy wszystkie wartości w podanym wektorze są równe true. Jeżeli nie, to zwraca false. Uwaga dla programistów. Programiści C-Sharp, jak ja, mają nawyk pisania podwójnego AND. Ponieważ taki operator jest zoptymalizowany w taki sposób, jak opowiadałem przed chwilą, czyli jeżeli pierwszy argument jest równy false, to nie jest sprawdzana już wartość drugiego argumentu.
Natomiast w erze taki operator, to jest operator, który zwraca wartość logiczną dla pierwszych elementów podanych wektorów. Czyli ponieważ pierwszymi elementami jest true, to wartością będzie true. Trzeba się niestety wyzbyć nawyku używania takiego operatora, ponieważ w erze on ma inne znaczenie niż w języku C-sharp czy innych z rodziny C. Skoro wspomnieliśmy o funkcjach all i any, to warto jeszcze powiedzieć o funkcji isTrue, która sprawdza, czy wyrażenie ma wartość logiczną, czyli na przykład, czy wektor trzeci element jest równy true. Nie jest, ponieważ trzeci jest false. Jeżeli to byłby drugi element, to byłby... To oczywiście nie ma sensu w przypadku wartości logicznych, bo proszę zobaczyć, że wartością tej funkcji jest po prostu wartość tego elementu, który sprawdzam. Ale argumentem tej funkcji mogłoby być jakiś bardziej skomplikowany wyrażenie. Wartości logiczne zwracają także operatory porównania, które już wspomniałem, a więc 2 równa się 3 ma wartość false. O tym już mówiliśmy dla wartości liczbowych. Warto wspomnieć, że te operatory działają także dla wektorów, czyli wektor 3 równa się wektor 4. Nie porównuje tych dwóch wektorów jako całości, tylko porównuje poszczególne elementy i zwraca wektor, w którym elementami są wyniki tych porównań dla poszczególnych par elementów. Analogicznie zdefiniowany jest operator różny. Możemy też sprawdzić, które elementy są większe. Oj, przepraszam. Co ma sens, ponieważ true jest większe od false. Co może zdziwić, proszę zobaczyć, true równa się 1, nie równa się 0 i nie równa się 2, równa jest 1. Natomiast false równe jest 0. Operatory porównania działają także dla łańcuchów. To nie są łańcuchy takie same. Sprawdźmy, czy dwa łańcuchy takie same są sobie równe. Tak. Sprawdźmy, który z tych dwóch łańcuchów jest większy. To porównywanie jest alfabetyczne, więc P jest po J, a wobec tego placek jest większy od Jacek. Skoro wspomnieliśmy o operatorach, które zwracają wartości logiczne, wróćmy jeszcze na chwilę do zagadnienia, które już omawiałem, ale które warto powtórzyć, a mianowicie do filtrowania. Zdefiniujmy sobie wektor 6. Użyję nawiasów, żeby wyświetlić od razu jego wartość. To będą znowu liczby od 0 do 9. I zapiszmy w wektorze 6a te wartości, znowu użyję nawiasów, z wektora 6, które są mniejsze od 5. Zgadza się. Natomiast do wektora 6b zapiszmy wielkości, które są większe lub równe 5. Możemy te dwa wektory z powrotem połączyć. Wektor 6a, wektor 6b. To są oczywiście takie zabawy, ale ponieważ my wprawiamy się w języku R, to one wydają mi się dość pożyteczne. Czyli z powrotem uzyskaliśmy ten oryginalny wektor. Możemy też wybrać elementy parzyste. To chyba tak już dokładnie robiliśmy. Czyli wektor 6, 2 równa się 0. Tak jest. I teraz proszę wybrać te elementy, które są nieparzyste i większe niż 4. Z wektora 6 wybieramy te elementy, których reszta dzielenia przez 2 jest różna od 0 i które jednocześnie są większe niż 4.
Do wyboru elementu możemy też użyć funkcji which. Zdefiniujmy sobie wektor szósty, no dokładnie przedefiniujmy jego wartość. Niech to teraz będzie wektor, który ma wartości od minus 5 do 5. I sprawdźmy, które wartości są mniejsze od 0. Ta funkcja nie zwraca wektora wartości oryginalnego wektora, tylko wektor indeksów. A więc wróćmy jeszcze na chwilę do tego. Proszę zobaczyć. Elementy na pozycji 1, 2, 3, 4 i 5 mają wartości mniejsze od 0 i takie wartości zwraca funkcja which. Możemy też sprawdzić, który element ma największą wartość. Funkcja max zwraca tą wartość największą, a funkcja which max zwraca indeks tej wartości największej w podanym wektorze. No i analogicznie jest funkcja which min, która zwraca indeks elementu o najmniejszej wartości.